Dzień dobry. Chciałem ja tutaj ze szczecińskich Wałów Chrobrego parę słów powiedzieć. A mamy dni morza, dlatego przyszedłem wcześniej. Ale no niestety, tu wszędzie gra muzyka, ludzi pełno. Mogę wam tylko troszeczkę pokazać, tam pewnie w tle ze mną. Coś widać. Pokręcę się trochę. Wszędzie ludzie siedzą. Tam też ludzi pełno. Na razie jeszcze spokój mimo wszystko. No bo to się chyba zaczyna dopiero po obiedzie. Tak, no zaczęło się wczoraj, ale powiedzmy, że jest przerwa. Tak, chciałem trochę pokazać. Ale się nie da, bo jak zejdę gdzieś niżej, to będzie za głośno. Ja tego nie przekrzyczę. O, może do słońca stanę. Wiecie co, kochani, to mi się bardzo podoba. To wolność. Teraz się po prostu inaczej żyje. Wszystko można, tu nie ma żadnych wzorców. Cały czas powtarzam. Nie popadajmy, kończąc religię, w jakieś inne schematy. Bo tu nie ma żadnego oświecenia. To tylko taki koncept myślowy kolejny. Tak naprawdę to jest świadomość. O to chodziło, żeby w tej grze w człowieka ocknąć się, że ja jestem energią. Świadomy jestem, więc mogę być wszystkim. Tu gram człowieka, ale de facto ta gra rozgrywa się w mojej głowie, w tym komputerze, biokomputerze, mózgu. Żaden zewnętrzny świat nie istnieje. Nie ma żadnego wzorca, że człowiek ma jakiś tam być. Nie ma. Ja jestem jeden niepowtarzalny. Generalnie pokłócenie się z samym sobą daje mi tą wolność, że ja nic nie muszę poprawiać, nic nie muszę zmieniać. Ja, ty też. My jesteśmy z sobą połączeni na tym kwantowym, można powiedzieć, punkcie, bo tu nawet przestrzeń nie istnieje. Jakby z jednej świadomości jesteśmy, ale ona podzieliła się. Każdy z nas za pośrednictwem ego ma przecież doskonałe poczucie własnej odrębności. Wie, że ja jestem inny w stosunku do całego świata. Tak? Świat jest jednością ze mną. Nie odwrotnie. Nie ja jestem jednością ze światem, bo nie ja jestem w świecie, a świat we mnie. Więc on jest w jedności ze mną, bo ode mnie zaczyna się, tak, mój akt obserwacji tworzy to, że ja mierzę chaos. I tu powstaje ten kolaps funkcji falowej, czyli już superpozycja cząsteczek przestają istnieć. Jest określony stan, który wywołuje fakt mojej obserwacji, czyli dostaje taki świat, na jaki jestem gotów, jaki chcę postrzegać. Więc stan świata jest aktem mojej obserwacji. Dlatego każdy z nas ma rację, bo każdy ma swój punkt widzenia i on jest doskonały. To jest twój. Uniwersalny żaden nie istnieje. Uniwersalne jest jakby prawo, które tworzy tą iluzję, bo ona działa według zasad fizyki kwantowej. Zrozumienie to pomaga. Zrozumienie tego pomaga. O, do słońca. Po prostu pomaga to zrozumieć. I tyle, kochani. No, chciałem wam pokazać. Chciałem jakiś filmik zrobić, ale się nie da. Taka wrzuta dzisiaj będzie. Weekendowa. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Jeszcze trochę tu pokażę. Tak sobie tutaj coś tam dzieje się. Thank you.
O Jezu, wy tutaj pobędę, bo tutaj, tam jest pap, tu zaraz jest pap. Wszędzie obok papu jest Wi-Fi. Wystarczy sobie usiąść na ławę z obok. Także pełen zasięg do neta mam. Jezu, wy tu spędzę pewnie dwa dni. Miłej soboty, kochani, miłego weekendu. Wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Teraz ja się znowu zniżę do cienia, bo inaczej ja tego nie wyłączę. Nic nie widzę. Otóż ciemność, widzę ciemność. Do następnego razu.